Sytuacja wojskowa w drugiej połowie stycznia 1945 roku nie była w Ostrowie prosta. Stacjonowało tu około 1700 Niemców pod bronią z 386 Batalionu Zapasowego, Batalion SS, Batalion SA, Żandarmeria, Policja Kryminalna oraz tzw. Volkssturm. Trzeba sobie jednak uświadomić siłę i szybkość ofensywy wojsk radzieckich, rozpoczęta 12 stycznia nad Wisłą, a już 17 stycznia zdobyto Łódź. Po tym dniu nastąpił wymarsz ostrowskiego garnizonu na front. W mieście pozostała jedynie kompania i Volkssturm. W środowisku polskim na ziemi ostrowskiej sytuacja społeczno-polityczna była nieszczególna. Jesienią 1943 roku zmarł radca Stefan Zolwiński. Wiosną 1944 roku w rękach gestapo znalazła się czołowa grupa inteligencji ostrowskiej, w tym szef administracji cywilnej Armii Krajowej Felix Kasprzak i inspektor Armii Krajowej Majk. W lipcu 1944 roku do obozu w Bawarii trafiła 30-osobowa grupa konspiratorów. Mimo to działały tu grupy konspiracyjne Armii Krajowej. Już na początku stycznia było wiadomo, że Niemcy planują wysadzenie mostów kolejowych i węzła kolejowego, a także, że chcą Polakom urządzić krwawą łaźnię. Na tajnych spotkaniach i odprawach planowano więc zbrojne wystąpienie i wyzwolenie miasta. Ustalono też, że służba informacyjna nawiąże kontakt ze zwiadem radzieckim. Wspomina Rynkowski, jako byli powstańcy wielkopolscy, czuliśmy obowiązek udzielenia wsparcia Czerwonej Armii, niezależnie od tego, jak potoczą się dalsze losy. Wiedzieliśmy, że nasze możliwości bojowe są ograniczone, a miastu groziły wycofujące się siły pancerne. Już 21 stycznia czynne były trzy placówki Armii Krajowej. Pierwsza w fabryce wagonów, druga na Krępie i trzecia przy ulicy Wrocławskiej w okolicy Jankowa Przygodzkiego. 22 stycznia doszło do kilku starć. 22 stycznia doszło do kilku starć z patrolami niemieckimi na Szczygliczce, na ulicy Starca Kalińskiej oraz na szosie Odalanowskiej pod Małą Topolą. Rozminowano mosty Odalanowski i Krotoszyński, ocalono elektrownię w fabryce wagonu. Niemcom udało się podpalić magazyny wojskowe przy ulicy Kalińskiej, młyn zbożowy Walczaka i Rakucza przy ulicy Raszkowskiej. Śmiało można powiedzieć, że w godzinach popołudniowych 23 stycznia 1945 roku z konspiracji wojskowej II Rzeczypospolitej wyszły oddziały Armii Krajowej z bronią w ręku i w trakcie walk Armii Czerwonej uczestniczyły w wyzwalaniu ziemi ostrowskiej. Rosjanie weszli do Ostrowa z trzech stron. Jeszcze w nocy z 22 na 23 stycznia kilkuczołgowe kolumny rozpoznawcze wjechały ulicą Grabowską. Następne uderzenie na Niemców przyszło od strony ulicy Krotoszyńskiej. Następne czołgi T-34 wjechały ulicą Wrocławską od Przygodzic. Jeszcze w tym czasie Ostrowianie przeżyli chwilę trwogi, gdy od drogi Ostrów-Krotoszyn rozpoczął się ostrzał artyleryjski przez tzw. wędrujący kocioł wojska niemieckiego pod dowództwem generała von Sankena. Ale skończyło się na strachu, a czołgi radzieckie ruszyły dalej na Milicz lub Międzybórz i dalej w stronę Odry.